Cześć, z tej strony Mateusz, witam was w piątym odcinku z klocków na kanale. I tak, od ostatniego odcinka tylko troszkę wziąłem się za jakieś tam tutaj przebudowanie. Zrobiłem troszeczkę cegły, do tego nazbierałem dużo bruku, dużo, no dość dużo jak na to co było wcześniej. I przy okazji właśnie zdążyłem go poprzepalać, żeby jednak na odcinku się takim pierdołami nie zajmować. Tak jak po prostu mówiłem, że takie rzeczy wolałem po prostu pomijać. I tutaj jak wiadomo ten bruk idzie sobie dalej, to już ten kawałek to robimy. Żeby to jednak już wyglądało coraz lepiej. Więc tak, tutaj sobie tą cegłę dokończymy. I dobra. Schodzimy na dół, mamy tak, tutaj dwa okna. Tu kawałek tunelu wykopałem, żeby po prostu był na magazyn. Coś tam się wymyśli. Jak tutaj planuję zrobić z tej strony wejście jeszcze jedno. I myślę, że to będzie spoko pomysł. Jakby tutaj po prostu wejście takie sobie ogarnąć. Więc tu sobie to ładnie skopiemy i może też właśnie cegłą obrobię. I to już możemy zrobić sobie właśnie dzisiaj na odcinku kawałek tego przynajmniej. Będzie z tej strony po prostu wejście takie do bazy, żeby to jednak wyglądało naprawdę ładnie. I tutaj tak. Dobra, to te drzewo możemy sobie ściąć. Dobra. I tak tutaj sobie wejdziemy na górę. I mam troszkę bruku, jeszcze się pala tego typu spraw. Ale okej, sezonki będą zaraz nam spadać. Okej, wejdziemy sobie do góry i ekwipunek mam ciągle jakimiś śmieciami zapchany, wiem o tym. I mówię, to wszystko będzie fajnie sobie się kreować z czasem. Na bruku trochę mogę mieć ze sobą zawsze i drewno oczywiście również. Takie coś jak z Niemiec, to i to nie jest mi raczej potrzebne. Trochę tak, żelazo mam ze sobą. Schody nie wiem, czy robić brukowe. W sumie możemy, tak żeby to wszystkie takie jednolite nie było. Dobra. Co tu jeszcze mam takiego fajnego? Liście. Możemy zobaczyć, co by tu z liści wyszło. I wtedy wejście do domu mogę mieć też od drugiej strony całkowicie, co nie? Tutaj też może będzie wejście szło. Ogólnie plan na tą górę też już mam. Jak ostatnio robiłem odcinek, naprawdę wszedł mi zarąbisty pomysł, jak to wszystko może tu wyglądać, więc oczywiście nie będę wam nic opowiadał ani ten, bo to jest tajemnica wagi państwowej. Ale mówię, z czasem jak najbardziej chciałbym tutaj coś fajnego zrealizować. Węgla mam też już mało, czyli mówię, tyle co było nazbierane, a kopałem go jednak dość sporo, przynajmniej tak mi się wydaje. Zeszło szybciutko, więc no, tak to z węglem jest. Że może być go naprawdę nie wiadomo ile. A i tak, jak przyjdzie co do czego, to ono szybko schodzi. Dlatego też będę musiał go pokopać trochę. Ale to mówię, wszystko, na wszystko nadejdzie pora. Dobra, tu, tak, źle. Okej, jakieś sezonki może pospadały, czy tak, nie cholery? Serio? Żadnych sezonki? Nie no, jedna jest. Ale naprawdę tylko jedna. Trochę mi smutno z tego powodu. Bo bez sezonek mi ta baza będzie się długo rozwijać. A zwłaszcza będzie ich aż tak mało. No cóż. Na razie na to widzę żadnego wpływu nie mam. Tu coś jeszcze z tego wypadnie? Serio? Żadnej? Sadzonki? Z całego drzewa tylko jedna? Naprawdę słabo. No cóż, trudno. Na razie jest co jest. W sumie ten kawałek możemy sobie skopać. I tu się zrobi jednak fajniejsze wejście.
mam jeszcze trochę kamienia. Stack powinien wyjść, jest tak. Dobra, zastanów się teraz, jak tutaj iść. Tu na chwilę sobie wejdę na górę. Teraz tak, raz, dwa, trzy. Okej. Na razie idziemy sobie na górę po prostu. To inaczej tego się nie zabuduje. I teraz tak. Te rusztowania to czasem dobra sprawa jest jednak, nie? Ale cóż, no nie mam rusztowań. Zakończymy. Dobra, i mamy tutaj wejście od tej strony do domu. Która wygląda, myślę, że w porządku. Także, no, to jest już zrobione. I okej, okay, dobra, to jest z czasem, może tam coś poprawię. Rozstawimy sobie jeszcze pochodnie. I tutaj. Dobra. To jest fajnie, z tej strony już wejście wygląda. I ten dom naprawdę będzie, spójrzmy sobie w ogóle, jak to wygląda teraz. W ten sposób. Z czasem to w tej skale będzie się dużo ciekawiej prezentować, naprawdę, zapewniam, że tak będzie. Dobra, co na dzisiaj jeszcze w odcinku? Zastanawiam się, czy dalej się tutaj skupiać na tej budowie. Czy co by tu zrobić w sumie, bo w sumie naprawdę nie mogę wpaść na to, co by tu jeszcze powinno się zrobić. Bo mówię, teoretycznie na małą wyprawę można byłoby się wybrać coś, pójść po świecie, zebrać trochę drewna i sobie pogadać, pochodzić po prostu. I przy okazji mówię, nazbierać drewna i takiego typu spraw. Tylko zróbmy sobie drugą siekierę. Nie wiem, czy jest dzień czy noc, chyba spałem niedawno, ale jednak słońce będzie zaraz zachodzić. Cóż, trudno. Tak, drzewo sobie, nie wiem, czy to jest tutaj skopać, czy raczej nie. Może nie. Nie, chyba nie. Te tutaj mi coś nie pasuje. A tu jest dom, tylko że ten zimowy. Czyli te liście troszkę silniejsze są. I te drzewo w sumie też sobie skopiemy. O, sezonka już wypadła jedna, więc może jakaś nadzieja będzie, żeby jednak jakoś sobie tu poradzić. A to granit jest, tak, świetnie. Jeszcze jeden granit. Dobra, teraz będzie to szybko się niszczyć. Mam już dwie sezonki, więc w sumie jest jakiś biznes z tego. Jedna sezonka taka. Dobra, to się tu zbiera już. I będzie się jakoś to... No jakoś będziemy działać, tak? Tam jest tamta wioska. Ile mam bruku? Może bym się zajął trochę zabudowaniem jej, chociaż minimalnie. Drzwi się robią trzy czy jedne? Jedne, trzy. Boże, nie wiedziałem, co chciałem powiedzieć. Płytkę naciskową. Nie, zrobimy sobie przycisk. Dwa przyciski będą potrzebne do dwóch wiosek. I... Nie no, do dwóch wiosek to będą potrzebne cztery przyciski. Bo z dwóch stron. I sobie zamurujemy trochę jednak te wioski, żeby... no, żeby było bezpiecznie, tak? Stół kowalski sobie odniesiemy do wioski, bo mówię, nie wolno im tego zabierać. Ale znowu mam mało bruku i musimy to zrobić ze zwykłego kamienia. Znaczy to mi się aż tak widzi, żeby z tym robić to? Nie wiem. Dobra, poczekamy na noc. Z kopalni... jeszcze te sadzonki zbiorę, co przekopałem.
Może kilka jeszcze spadło. O, jest. Jedna, druga, patyk. Już mamy dwie sadzonki. To sobie tu pozasadzamy to. O, jeszcze jedna. Świetnie, naprawdę. Teraz się rozrasta to jakoś. I ten las będzie miał jakąś szansę sobie tu poradzić, nie? Więc w sumie... Dobra. Jest git. Te drzewo nie wiem, czy tu zostawiać. Ono tak ni w 5, ni w 10 mi pasuje. O, tu jeszcze jedna sadzonka jest. Super. Naprawdę. To się teraz ma prawo rozrosnąć. Jak ją posadzimy tu, tak wyrośnie te drzewo, będziemy je łatwiej u góry ścinać. Dobra, wracamy sobie na razie. A, to jeszcze może poprawię. W ten sposób. I wygląda to lepiej, na pewno. Dobra, co do wejścia, coś tu jeszcze można ogarnąć? No takie tu wejście mogę przerobić tyle, żeby to w ten sposób może lepiej wyglądało. To już kwestia sporna, jak to wedle gustu czyjegoś. Tu te dwie pochodnie można byłoby rozstawić, bo w sumie jest ciemno z tej strony. By nic mi się jednak nie spawnowało. Ten królik sobie kica. Już nie. Dobra, idziemy się przespać. I za dnia, co by dalej tu sobie ogarnąć? Czy wkupujemy się troszkę w bazę i dalej jednak zajmujemy się tym? Czemu się ten królik nie przepali przez nas? Powinno to przyspieszyć jednak ten czas cały potrzebny na... usmażenie go. Dziwne. No, kolego, ej. Właśnie mam kości i w sumie... Jakby znaleźć psa, mógłbym go oswoić sobie. Dobra. Nie wiem, znajdziemy go gdzieś w okolicy w sumie przy okazji? Przejdziemy się po pieska? Zobaczymy, czy gdzieś tu jest. No, jeżeli jest w okolicy, tak by nie wiadomo, jak daleko szedł. Aha, szkielet. Czy tam tłucznik? Dobra, nie ma go już. Pająka też sobie zatłuczemy. Bo on nie jest mi do niczego potrzebny. Drugi szkielet. Szybko padł. Dobra. Znajdziemy jakiegoś tego? Myślicie? Gdzie tu? Lama. Lamę znajdziemy na pewno. O ty suko. A ona skórę ma z siebie. To w sumie... Dobre jest na hodowlę. To już zajebałem, ale... Ogólnie rzecz biorąc. Przydaje się takie coś na hodowlę, bo... Bo skórę mogę mieć wtedy w łatwy sposób. No niby tu jest jeszcze jedna lama, więc może jakaś by się pojawiła. Z tymi zwierzętami nie wiem, jak to jest, jak one się respią, na czym to polega. Niby są dwie, ale nie wiem, czy one na siano przychodzą, czy na co. Nie wiem w sumie. Kurczaki jakieś tutaj sobie występują. Krowy przyniesiemy sobie z wioski po prostu. Tak będzie najlepiej. Najłatwiejszy sposób, żeby one sobie były. Dobra, czyli tak, zajmiemy się troszkę domem jednak. Odłożę sobie ziemię, żelazna zbroja końska, fajna sprawa, ale no nijak ma się aktualnie do tego wszystkiego. Pokopiemy troszkę, a później jak wydobędę tego bruku więcej i przy okazji właśnie projektując dom, to będę miał też więcej rzeczy do zabudowy, prawda? Więc dobra, wkopujemy się. Pochodnie mam ze sobą? Nie mam, ale mam chyba tu coś jeszcze, węgla troszkę, nie? Boże, mamy naprawdę mało węgla i też do kopalni nie trzeba pójść. A to podzielimy sobie na dwa odcinki, na odcinek z budowaniem i na odcinek z eksplorowaniem kopalni jakiejś, czy tam jaskini, czy ze zwykłym kopaniem. Ale to już mówię na dwa odcinki. Światło mniej więcej daje światło co 4 kratki, zwłaszcza na tych shaderach, które aktualnie posiadam. Nie wiem, jak to ma się w grze do spawnowania potworów, ile to kratek musi być odstępu od tego wszystkiego. Ale to myślę, że z czasem będzie do wymyślenia, ile to... Aha, kilo wpadł. Dobra, czyli tak, tu możemy się wkopać chyba już, nie? Można, w sumie nisko jest dość ten magazyn. Dobra, no... Trzy kratki, schody mam? Nie mam schodów, nic nie mam sensownego.
Zobaczymy, jak muszę się też do góry wkopać wysoko, żeby wykopać się na górze góry jakby, nie? Tak, o to mi chodzi. Dobra. Ziemia jest, coś się boję, się zaraz wcześniej wykopię gdzieś. No i tak też się stało. Dobra, ale z której strony się wykopałem? Może tak, sprawdźmy co. A, wykopałem się już na górze, więc... No. Dobra. Łopata mi zdycha i też długiej nie mam. Trzeba ją skraftować sobie. Proszę bardzo, łopata. Schody. Okej, okay. Mamy to, 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 to. I teraz w sumie tak, to powinno sobie iść na trzy szerokości. Oczywiście z czasem to też się wszystko buduje normalnym koblem. Teraz jest jak jest. Dobra. Ale w takim razie z piętrami dużo nie poszaleje w sumie. Co by nie było. Łopata mi zdechła. Gdyż po prostu nisko jest, jeżeli chodzi o tą górę. Te drzewo trzeba będzie skopać, bo ono mi koliduje tutaj. Więc sobie je tutaj szybko zepniemy. Jezu, te dźwięki w tej grze naprawdę chore są czasem. Ta gra jest głównie dla dzieci, kurwa mać. Te dźwięki są takie naprawdę, że dają do myślenia. Tak starszy trochę o sobie, ale dobra. Cóż, co ja tam wiem. Okej. To sobie tutaj trzeba wykopać. Dobra. Sposób jest gituwa. No i tu już jest wyjście jakby na górę, tak? Na... Tak się robiło ten... Ta, blok śniegu. Znaczy taki dźwięk ciągle. Znaczy takie... Sz, sz. O. A, może jak ten śnieg spada w sumie. To może taki w siebie wydaje coś takiego. To mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. Trawa morska tym bardziej mi nie jest potrzebna. Dobra, czyli jak tu jest takie, jakby, no, wyjście stąd, to nie poszalejemy z tymi tunelami zbytnio. W ogóle jedną kratkę powinno być jeszcze dalej, ale trudno. W ten sposób nie zaczepiam głową, bo akurat przy schodzeniu się obniżam i obniżam regularnie. Także, no... Tu powinien iść zwykły kamień. Dobra, i tak. To jak idzie tutaj, to jest gituwa. Tutaj sobie to rozkopię. No mówię, na razie rozkopię tylko tyle, ile mam kamienia. Z tej strony w sumie można sobie jeszcze ten balkonik zrobić, fajny. Tylko zaraz, potrzebne mi są schody, które chcę w piecu przepalić. Na pewno mi się uda. Nie wiem ile, więc robię na razie tyle schodów. I okej. Okay. Tutaj to będzie sobie szło w ten sposób. I tutaj tak, to... Hop. Za szybko, troszkę. Hop, hop. I tu... Hop, czyli z tej strony również trzeba to poszerzyć. Dobra, tu cyk, ziemia, cyk i pyk, dobra. I z tej strony będzie fajny taras.
spurowany blok jakiś. W ten sposób? Nie wiem, w sumie. To sobie kamieniem zrobić i wtedy jeszcze kamień. Tak, może lepiej. Dobra, i tu będziesz sobie szedł właśnie takowy balkon. Czy co to tam będzie? Zastanawiam się, jak tutaj w sumie czyste ceremonie byłoby przejście zrobić niby. Czyli tak, tu na trzy kratki jakby to szło. No nie. To trzeba byłoby tak tutaj dorobić bruk. I wtedy mogą tu dwie iść. No, tak będzie lepiej to wyglądać. To będzie się łączyć z tą wysokością. Czekaj, zaraz sprawdzimy. To idzie tu na tym bloku. Ej, fajnie. Udało mi się na równo to zrobić. Jakimś cudem, serio. Bo tu idzie ten murek. Tu. Jest idealnie równo. Zarąbiście. Nie wiem, może co, kto, jak ktoś ma troszkę większą wyobraźnię, może sobie już wpaść na pomysł, co ja tutaj planuję zrobić. Ale myślę, że no, to raczej troszkę pokręcone i jak ktoś nie wie, to nic w tym dziwnego. Dobra. Tam zachodzi, co? Wschodzi raczej. Księżyc. Tu jest wioska. Jest sobie wioska. Tam była gdzieś druga? Czy mi coś się już we łbie pokręciło? Tam są lamy. Tam jest lawa. Ładny widok zresztą. Niby śnieg, wszystko, ale... ale jest ładnie. Ma to swój urok. Rzekę mamy. Jakieś tam bajorka, jak to się rozkopie, będzie większe te bajorko. I to będzie wyglądać ładniej. Dobra, wróćmy sobie do domu. I naprawdę, o, ten zachód słońca jest z tej strony. Idzie sobie tu. Wschodzi księżyc. Wschodzi tędy. Zachodzi słońce. Coś fantastycznego. Dobra. Naprawdę ładnie to wygląda. Jak mi ktoś powie, że Winkoff ma brzydką grafikę. Ma swoją grafikę po prostu. Przy domu mi się nie respią te potworki, więc to się zgituwa. Drugi dzień w Minecrafcie minął już, więc no. Więc spoko. W ogóle ile mamy dni w Minecrafcie już? Czekaj, daj, gdzie to jest? W ogóle tak mało FPS-ów mam? Nie czuję, jakbym tyle miał przy nagrywaniu. Dobra, ale gdzie są dni? Daj, 15 bloków. Nigdy nie mogę znaleźć tego, czekaj, dni. Tu są FPS-y, schowaj, wyświetl, tu są... kierunki. Czekaj, jak tam jest west? Czyli zachód, zgadza się wszystko. Dobra, ale no nie wiem, dobra, nieważne, nie wiem gdzie ten dom mam. U góry gdzieś nie ma ich nigdzie? Nie wiem, albo ich nie, po prostu nie widzę. Też taka opcja jest całkiem możliwa. Dobra, nieistotne. Tu się wkopaliśmy w tą stronę, czyli to już mamy. Tu z tej strony coś wyjście będę robił? Nie, raczej wyjścia z tej nie będzie. Czyli tak, tu mamy zejście w dół, gdzie będą inne pomieszczenia. Czyli możemy sobie to troszkę też rozkopać. Czyli głównie będę się kopał w dół raczej skały, bo... w górę nie pokopię się zbyt wysoko. Na górze sobie postawię dom. Ale... nie będzie... tak, że będzie na wyższym piętrach dużo piwnicy. To będzie raczej zejście właśnie po tych stronach, żeby gdzieś tutaj się dostać. Czyli po prostu jakby w dół skały to wszystko będzie szło, a jedne schody będą po prostu do góry i tak to będzie wyglądać. Czekaj, gdzie jest, odkąd tutaj są schody, czyli na trzecią kratkę, to musi być za tą jedną. I wtedy tu może się zacząć zakręt. Tak? Nie, zrobimy sobie jeszcze jedną kratkę zakrętu. Tak, i tu sobie to na razie nawet wezmę tym kamieniem, żeby to było bardziej estetyczne. I co, już ciemniej się robi? Nie, no jeszcze jedną kratkę można przyciągnąć. Dobra, i tu. To będzie wchodził w zakręt. A, nie może, bo tam magazyn jest.
Właśnie. Chyba, że wtedy byłoby przejście takie. No, przekopmy się dalej, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, tu jest magazyn. Dobra, no możemy sobie w sumie przekopać się, nie ma w tym większego problemu. Będzie po prostu przejścia z każdej strony. Łatwe dojście wszędzie. Niech już tak będzie. O, i to się będzie w taki sposób fajny kształtowało. Pochodnie przesuniemy o jedno. Tu jest jak parzyście? Nie, nie parzyście, świetnie. Czyli na środku będzie zejście do w głąb kopalni. Dobra. Będzie fajnie, czyli tutaj tak, tu. Czyli to musi iść w ten sposób. Tak. I tu będzie symetrycznie trzy kratki. I tu będzie zejście w dół. Szło. Nawet węgiel już daje mi wskazówkę. Tak, idź w tą stronę, tu jest kopalnia. No, węgiel nie gada, ale załóżmy, że ten gada do mnie. Skopiemy go sobie trochę. Będzie naprawdę zarąbiście, to wszystko się wyglądało po prostu. Zejście do kopalni trzema schodkami w dół, cały czas na sam dół będzie też fajnie. Tylko na razie ten węgiel trzeba wykopać. Ale dobrze, w sumie takie większe złoże się trafiło, troszkę odrobię tego węgla, bo go dużo zużyłem na przepalanie tego skał. Ale mówię, w następnym odcinku już się naprawdę na poważnie zajmę jeszcze bardziej tym domem. Teraz cały czas oczywiście się zajmuję, ale tak poważnie, że zaczniemy już coś na górze tworzyć i projektować. I to już będzie naprawdę dużo, dużo ciekawiej. Może zrobię to w jakimś przyspieszeniu małym w programie, po prostu ten okres kopania. W sensie, że sobie to nagramy, ale to będzie jednak przyspieszone. I będę możliwe, że z godzinę po prostu zajmował się wszystkim, a na odcinku wam to, nie wiem, będzie trwało 7 minut z jakąś fajną muzyką. Może tak to w sumie zrobimy. Tylko do tego wszystkiego będzie mi potrzebne dużo drewna, bo ten dom z góry będzie się opierał na połączeniu, na przejściu z kamienia, w sensie cegieł na drewno. I myślę, że po prostu fajnie to będzie wyglądać, ale mówię, no do tego trzeba potrzeba dużo surowców. Więc bruk cały czas przepalam i praktycznie zero bruku trafia do mojej kieszeni, nie? To jest śmieszne. Mam więcej żelaza przy sobie niż... Znaczy przy sobie to nie. Znaczy tak, mam więcej bruku, nie mam w ogóle, ale w ogóle w domu. Więcej chyba od mojej ilości bruku, który cały czas idzie na... No na żyletki idzie, no zużywam cały czas, no co... Co by tu dużo mówić, chociaż może trochę zostawię tego bruku na schody, nie? Do kopalni nie muszą nie wiadomo jak ładne schody iść, tylko mogą być brukowe. Kopalnia też może mieć swój urok. Więc no. Dobra. Myślę, że tutaj sobie skopiłem ten kawałek i ten odcinek sobie tu zakończymy. Nie jest on wiadomo jakiś, nie wiadomo jak szczególny czy ciekawy, ale no mówię, no takie odcinki też muszą być. To wszystko zanim sobie wybuduję tak, żeby było po prostu to fajnie zrobione, też musi chwilę potrwać, nie? To nie jest tak, że w każdym odcinku nie wiadomo z kim będę walczył, nie wiadomo gdzie szedł, tak? W dalszych odcinkach będziemy się wybierać do Netheru, czy do innych ciekawych miejsc, ale na to wszystko też potrzeba czasu, a czasu i przede wszystkim zasobów i wszystkiego w sumie. W ogóle przekopmy się, jak daleko jest do wyjścia. Nie, no daleko jest dość, dobra. Można tutaj w razie co jeszcze pomieszczenie jakieś zmieścić małe. Okej. Czyli tak, tu sobie stawiamy pochodnie. Zrobimy trochę schodów w dół, żeby mi się tu żadne potwory nie srespiły. I tu będzie szła sobie w dół cały czas jaskinia. Nasza jaskinia. Wejście do kopalni, gdzie mogą być jaskinie, może tak. Ale mówię, to na wszystko potrzeba czasu i za jakiś czas naprawdę to będzie też fajnie wyglądać już. Cały mój dom, który naprawdę jak już zaprojektuję cały,
Mam nadzieję, że będzie robił wrażenie, a mam naprawdę sporo pomysłów, żeby to ciekawie wyglądało. Bo ta skała naprawdę daje mi dużo fajnych możliwości na zaprojektowanie go właśnie. Dobra, zużyjemy sobie te schody do końca tutaj. Tu, który już jest poziom. 75. O Jezu, będę musiał strasznie długo w dół schodzić. Nie, te schody ogarnę wam za odcinkiem, obiecuję. Obiecuję, że nie będę tych schodów kopał na odcinku, bo to jest coś okropnego, wiem o tym. I nie zamierzam tego robić na odcinku. Nie, nie, nie. To jest coś głupiego. W sensie za dużo roboty. Nawet myślę, że zaraz się tym zajmę poza odcinkiem. A w następnym odcinku, tak jak mówiłem, zajmiemy się rozbudową domu. Zrobimy sobie to po prostu, że przypiszę sobie klip i będzie to szybciej trwało. Znaczy w następnym może za dwa, no nie wiem dokładnie, nie będę obiecywał, w którym odcinku zajmę się tak poważnie tym domem, ale na pewno będzie trzeba to ogarnąć za jakiś czas. Tylko no mówię, no to jeszcze do tego chwili czasu potrzebuję. Mamy trochę bruku, więc w następnym odcinku można pójść i troszkę zamurować jednak jednak wioskę, więc w sumie, żeby może zaoszczędzić, to po prostu lepiej zrobić płotek na jedną wysokość i obgrodzić dookoła. I wtedy te potwory nie wejdą już. Ile mamy tych płotków? No niedużo, ale... O, przygotuję je następny odcinek i w następnym odcinku pójdziemy do tamtej wioski, ją zabezpieczymy, odniosę stół kowalski, żeby było co robotnik miał do roboty. I drzwi się zrobi z przyciskiem i się po prostu dostawi bruk. Dobra, to było na tyle w tym odcinku, także dzięki za oglądanie. Króliku musisz chyba zginąć jako ofiara tego odcinka. O, królicza łapa, smutne trochę. I tym smutnym akcentem kończymy sobie dzisiejszy odcinek, także no. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych, cześć.